Hej, to jest moje mili ostatni odcinek z całej serii Porozmawiajmy z Czarnym. Na jego zaproszenie przyjechałem do Dronten, gdzie w chwili obecnej mieszka, gdzie w chwili obecnej pracuje, ale ze względu na to, że tu pracuje i jeszcze jest pracownikiem, nie mogę ukazać jego twarzy najzwyczajniej w świecie. Ale jest to ta sama osoba, która rozmawiała ze mną telefonicznie. Poznajecie ten głos, może nawet lepszy. Oczywiście. Weźmy pod uwagę jedną rzecz, że teraz sobie porozmawiamy na dość drażliwy temat, tak, albo bardzo precyzyjny temat. Mianowicie chodzi o to, że jedna z osób pod wywiadem telefonicznym zarzuciła Czarnemu, że w jakiś sposób przesadza trochę z zarobkami, no bo gdzie w Holandii 4 stówy zarobić czy 5, bo on pracuje przez inne biuro, a tam obok pracują za Beosru i oni zarabiają mniej. Za chwilę prawdziwa historia ABOS. Tak to się nazywa dokładnie, tak? Czarny, trafiłeś do ABOS-u. Jesteś na tej lokacji, którą praktycznie widać teraz w tym magicznym tutaj sobie, tu w tym okienku. Okineczku. Widzicie lokację, jak to wygląda. Pierwszy raz tu trafiłeś od razu. Nie. Pierwszy raz trafiłem do miejscowości. Okej, okay, czyli trafiłeś do innej lokacji. Nie pamiętam miejscowości. Dobra, okej, okay, ale... nieistotne. Ile czasu tam byłeś? 4 tygodnie. 4 tygodnie. I po 4 tygodniach przynieśli cię tu. Tak. Do Dronten. Powiedz mi, gdzie lepiej, tam czy Dronten? Dronten. Dronten, okej. Okay. Powiedz mi, dlaczego? Ja ci powiem tak, ja trochę się przeraziłem, wysiadam. Patrzysz, nic parking, nie chłopie, zabity dechami normalnie, ty, same samochody ABOS-u, nie? I tak patrzę na ten budynek, tak patrzę na mojego kumpla, nie mówię, ty teraz ty widzisz to? A mój kumpel tak na to patrzy i mówi, o stary, ja to tylko kierowca. Jakby nie było teraz, tylko jest kierowcą. Wielki budynek. Po środku nawet bym powiedział, dookoła nawet fajna zieleń, nie? Tak. Trawnik wam strzygą? Strzygą, ostatnio nam przekopali nawet. A możecie w piłkę tam grać? W piłkę? Nie. Na trawnik. Tutaj mamy boisko obok. Wychodzimy tylko z domku. Ale faktycznie wychodzicie, czy tak wirtualnie? Nie, wychodzimy. Wychodzicie, czyli macie spacery... więcej czasu. Pędzimy. Jeden pan napisał, że niemożliwe, żebyś tyle zarabiał. Dlaczego? A więc spytam jeszcze raz, ile zarabiasz w ABOS, w firmie, w której teraz jesteś, w kwestii tygodniowej, czyli ile to jest godzin, dobra, w stosunku do tych zarobków? Jakbyś mógł tak jak najbardziej to sprecyzować i najbardziej treściwie. Dobrze. Zatem skupmy się na systemie pracy trzyzmianowym. Bo taki akurat mam. Trzy zmiany, okej. Okay. Ile godzin w tygodniu? Podstawowy czas pracy wynosi około 40 godzin w tygodniu. To jest od poniedziałku do piątku po 8 godzin, w zależności od zmiany, zaznaczam. No tak, bo możesz wejść na sobotę, że schodzisz w sobotę rano na przykład, tak, po nocy. Tak. Już tłumaczę jak... Albo ten... w niedzielę zaczynasz w nocy, bo na nocki idziesz. Zgadza. Wiem, bo tak samo Dominiku Fotos pracuje. Ona też ma 3 zmiany i nieraz ma tak, że kończy tydzień w czwartek, idąc ostatni raz do pracy i w piątek rano schodzi z nocki. I don. Piątek, tak, sobota wolne, a w niedzielę zaczyna na nockę. Na godzinę pierwszą podejrzewam. No, czy tam na popołudnie, no, chyba na pierwszą, jakoś tak ma przejście. Tak. A więc okej, okay, czyli znamy schemat. No i jeśli tak pracujesz, to teraz okej, okay, 40 mniej więcej godzin, tak? Tak. Zawsze tak jest, czy się waha? Nie. Jestem w pracy od poniedziałku do piątku przez 40 godzin, plus robię 5 godzin w sobotę. Okej, okay, czyli mamy 45 godzin. Tak. Tym 5 godzin na godzin. Tak. Dobra. Za zmianie poranne powtarzam. Tak, ale okej. Okay. Żeby fajnie to ułożyć i zrozumiale. 40 godzin w tygodniu. Tak, podstawowego czasu pracy. Podstawowego czasu pracy, czyli mówimy na pierwszą zmianę. Tak. Jeśli idziesz na pierwszą zmianę, tylko 40 godzin, ile wyciągasz? 370. 370 netto. Tak, to już do ręki jest wszystko. Okej. Okay. Idziesz na drugą zmianę. I ile wtedy wyciągasz w tygodniu? Czy to też jest 40 godzin, czy to już chodzi te 45? Nie. Tutaj już mówimy o zmianach popołudniowych od 13.30 do 23.00. Okej, okay. I ile mniej więcej wtedy wyciągasz? Do tego dochodzi jeszcze sobota, bo zawsze robię w sobotę. Aha, okej. Okay. I jeśli chodzi o zmianę poranną z tymi 5 godzinami, to mam 460 euro za poranne zmiany. Ja mówię tu o pracy
Włącznie z sobotą. A, razem z sobotą, czyli 45 godzin. Tak. Czyli 460 euro. 60 euro. Wpływa na konto po przepracowaniu 5 dni na porannej zmianie plus poranna sobota. Okej, okay. A druga zmiana? Druga zmiana wygląda następująco. Od poniedziałku do piątku, od 13.30 do 23.00. Następnie sobota od 11.30 do godziny 16.30. I ile? 560-570 euro za 5 godzin w sobotę. Dodatkowe jeżeli, 5 godzin w sobotę. Tak, ale jeżeli w sobotę zrobię sobie 10 godzin... A jest taka możliwość? Jest taka możliwość. To już wtedy przytulam 630-640 euro netto. Okay. To jest już do łapy. Wow, okej. Okay. A ile jest w takim razie zanocki? Zanocki mam mniej więcej, jeśli mógłbym Ci policzyć też na szybko, 560-570 euro. Czyli razem z sobotą. Tak, razem z tą dodatkową sobotą. Sobotą. Czyli można powiedzieć, że najmniej zarabiasz na dniówce 460 euro średnio. Średnio 450 tak, tak. euro. A najwięcej zarobisz na popołudniówkach. Tak, zgadza się. Dlatego, że wtedy w sobotę możesz zrobić nawet do 10 godzin, tak. Będąc na popołudniówce. Na porannych zmianach też mogę dycha sobie trzymać. Aha, aha. Ale na ogół jest tak, że robisz i wtedy dostajesz te 600... Z dziesiątką na popołudniowych zmianach 620-630 euro średnio wpływa na konto. Czyli chcesz mi powiedzieć, że ta firma płaci w pełni wszystkie dodatki? Tak. Mam na Salarisach, mogę Ci kiedyś tam je udostępnić, mogę Ci nawet wysłać jakiegoś Salarisa. Jasne, jakbyś miał taką opcję, na pewno bym dodatkowo podkręcił materiał dla tych niedowiarków, zrobiliśmy no, zasłonimy tam dane, wiadomo, że tak, to się wiadomo. Wszystko zrobi, RODO się zrobi i tego, problem z głowy. Teraz kolejne pytanie. Mówisz od poniedziałku do piątku. Co robisz w sobotę i w niedzielę? W sobotę, tak jak mówię, no, pracuję te 5 godzin, a potem wracam do domu, to wiadomo, prysznic, obiad, rozmowa z kochaną kobietą na skierze. A gdzie kobieta? W Polsce. A listonosz nie przychodzi? Nie przychodzi, bo... Zwolniłeś go. Są dzieci, także wiesz... Dzieci masz? Dwójkę mam synów, wspaniałych synów. Wow, 9 to pozdrowienia. I... Dziękuję serdecznie, 9 lat i 5 lat. Chciałem, żebyś przesłał, ale ty wredny. Widzicie, jakiego tatę macie wrednego? Tata wam pozdrowienie wysyła. Pani też, kochana, pani nie słucha, pani listonosza. Pozdrowienia dla moich synów Kacpra i Igorka oraz narzeczonej Izabeli. Narzeczonej, czyli już macie ten level wyższy. Tak. Pracujesz wyższy na rodzinę. Pracuję czyli dla tak rodziny, naprawdę dla rodziny, średnio, z przyjemnością, tak średnio można powiedzieć, że średnio, tak. Wyciągając średnią, to jest ponad 550 euro tygodniowo. Gdybyśmy mieli taki mnożnik sobie zrobić, to tak. No, mniej więcej. 5 stówek, czyli jakby euro, patrzył tak. W skali miesiąca, zawsze pewne ponad 2200 euro jesteś w stanie w ciągu miesiąca wyciągnąć netto. Przy dobrych wiatrach tak. 4 tygodnie biorąc pod uwagę. Tak, 4 tygodnie dycha sobota, 10 godzin w sobotę, to jak najbardziej byłbym w stanie po zsumowaniu wszystkich dni tygodnia. Tak, po 2200 tak średnio podciągnąć. Bo to jest właśnie wtedy kwestia ile jest dniówek, ile jest nocy, tak, bo to jest nie godzin, jest chyba regularnie, że dodatki, co tak. Drugi tydzień to jest to, co trzeci tydzień. Nie, nie, nie. Nie, nie, nie. To mam ustalony grafik, dostaję w piątek każdego. Czyli również dobrze może być przez miesiąc idziesz tylko na pierwszą zmianę. Nie. 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 Czyli zawsze jest ta średnia. Ja mam właśnie tą rotację 1, 2, 3. Czyli średnio mamy 2200. To jest tak, powiedz mi. 2200 w Polsce to jest ponad 8000. Blisko 9000. Blisko 9000 złotych. Mhm. Jak masz mocne co z tymi pieniędzmi robisz? O, odkładam na kupno nowego wozu i na leczenie. Bo chcę się wyleczyć, jestem dość poważnie chory. No i kasa niezbędna jest mi do tego, aby się zoperować. Na NFZ nie mam co liczyć, bo tam. Czyli najzwyczajniej w świecie twój plan jest robię. Zebrać sobie na prywatną operację. Czego dotyczy ta operacja, tak spytam, jeśli można. Guza. Mam guza dosyć rozległego, ale, z przerzutami. Ale już tak spytam, w której części ciała? Biodrowej i twarzowej. Biodro i twarz. Czyli, żeby najzwyczajniej w świecie żyć długo i szczęśliwie, pracujesz sobie tutaj, żeby zebrać sobie na operację w Polsce. Dokładnie. Jesteś bliżej niż dalej celu? Jestem bardzo blisko, bo jestem już po pierwszych konsultacjach z profesorem, który się tego podejmie. O. Czyli już masz wielki plus. Już mam wszystko porobione. Opłaca się. Najzwyczajniej w świecie powiedz mi, czy ABOS poleciłbyś ludziom? Tak, jak najbardziej. Jeśli chodzi o zarobki i chcecie
zarabiać. Mówimy tu konkretnie o firmie, w której ja pracuję. Tak, tak, tak. Oni mają, bo ty pracujesz w biurze ABOS. Ale dla innej firmy, tak, której nazwy nie mogę po prostu tak, wypowiedzieć. Tak, 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 masz firmę. Ale firma oczywiście tu w okolicach Dronten. Tak, Dronten, Zwolę, tak bardziej, 30 km stąd powiedzmy. Okej, okay, czyli w promieniu 30 km firma się znajduje, nie możemy jej ujawnić, RODO! Powiedzmy sobie tak, nie? Tak. Czyli najzwyczajniej w świecie ci, co tu trafiają, mogą fajnie zarobić. Tak, ale są... Powiedz mi, jak wygląda towarzystwo tutaj? Towarzystwo mam, powiem ci, wystrzelone. Po prostu fajni ludzie. Powiem ci nawet, że jak byłem na urlopie, to mi brakowało niektórych osób, ich towarzystwa, wiesz, ich śmiechu, tych dowcipów, tego takiego normalnego życia. Ale najbardziej tęskniłem za rodziną, za dziećmi, za ukochaną kobietą, nie? Dokładnie. Najzabawniejsza rzecz. Powiedziałeś mi, że schodzisz z tej firmy, bo wyjeżdżasz do Norwegii, tak? Tak, mam dosyć poważny plan wyjazdu do Norwegii. Plany są dalekosiężne, bo chcę tam zostać parę lat. I firma, w ten sposób jesteś w stanie sobie szybciej troszeczkę jeszcze dorobić do swojego celu. Dużo szybciej jestem w stanie wystrzelić z tą operacją niż zakładałem, bo cel pierwotny to był 2,5 roku tutaj, nie? Aha. Powiedz mi, co byś chciał na koniec powiedzieć swoim widzom, naszym widzom, uważnie jadącym do Holandii. Holandii? Przede wszystkim jedziecie, zabierzcie ze sobą, jak wiadomo, trochę więcej gotówki, ksiela dokumentów. Też będą potrzebne. Ile gotówki? Wiadomo, że jak rozpoczęcie pracy, to po 2 tygodniach dostaniecie pierwszą pensję. 200 euro dla osób, które tak żyją normalnie, to 250 w zupełności wystarczy. Okej. Okay. Ci, co z ambicjami, weźcie plus 1000 i własne mieszkanie wynajmicie. No, jeżeli kogoś stać na to, no to proszę bardzo. Jak najbardziej polecam własne też mieszkanie. Są plusy i minusy oczywiście. Dobierajcie agencje nie według tego, co one wam obiecują, tylko googlajcie. Googlajcie? To ja powiedziałem. Googlujcie. To się wytnie. Tylko nie powiedz OK na początku, bo mi się telefon włączy. Googlujcie opinie o agencjach, bo w każdej beczce miodu jest łyżka dziegciu. I każda opinia powinna być rozważona przez was. Przez i za. Za i jeśli macie jakieś inne pytania, oczywiście możecie pisać w komentarzach, możecie zawsze pisać na maila, jak to robicie, bo mnie coraz więcej maili. Nie wiem, czy wiesz, ale pojawi się kolejny materiał, mogę go już od razu teraz zdradzić. Tu w okolicach ciebie mieszka też osoba, która została bardzo poszkodowana przez jedno, drugie tam biuro i tak dalej. Ta osoba zaczęła walczyć z nieuczciwymi... Wow, sorry. Z nieuczciwymi biurami i najzwyczajniej w świecie cały trik polega na tym, że też będę miał spotkanie z nim. Tu pójdziemy ostrzej, wyrazi swoją opinię i tak dalej, bo miał wypadek i tak dalej. Także być może jeszcze tu w tym rejonie, wiesz, zawitam. Ja wam tylko mogę, moi mili, powiedzieć w tym fajnym takim półmroku, bo teraz się zastanawiacie, jak to jest, że on jest jasny, a ja jestem ciemny. Mianowicie chodzi o to, że tu jest sobie druga kamera. W ten sposób możemy sobie przeskakiwać, możecie zobaczyć mowę, przemowę i podmowę, a jednocześnie możecie zobaczyć nawet trzy okna. Tu i tutaj okno. No, może tak będzie, kto wie. I najważniejsza rzecz na koniec. Wielkie podziękowania dla ciebie, Czarny, za wywiad. Dzięki za zaproszenie. Również. Fajna wioska. Blisko Walibi, aż mnie skoczyło i prawdopodobnie w środę wylądujemy gdzieś tam sobie w tych okolicach. Więc jak coś, to zapraszamy. Szykuje się grubszy melanż? A, grubszy melanż szykuje się, chłopie. Żałuję, że nie ma mojej kamerzystki tutaj, którą chcę bardzo przyuczyć, ale ona chyba się nie chce uczyć, więc ją pozdrawiam z tego miejsca. I najzwyczajniej w świecie chciałem pozdrowić twoją również rodzinkę, twoje dzieciaki, twoją narzeczoną. Życzę wam jak najlepiej. Dziękuję. Mam nadzieję, że jeszcze będziemy na tych łączach, że jeszcze przez najbliższe 2-3 tygodnie, kiedy tu jesteś, jeszcze sobie porozmawiamy. Później, gdy będziesz w Norwegii, może, no już nie dojadę, ale może się uda zrobić jakąś wideokonferencję, którą nagramy. Myślałem. I sobie najzwyczajniej w świecie pokażesz, jak tam jest, wypowiesz się. Widzowie chętnie to zobaczą. A teraz jest 40 sekund twoje. Dobra, niech to będzie minuta 20 twoje. Minuta 20. Na pozdrowienia wszystkich
kogo chcesz. Pozdrawiam wszystkich Polaków, którzy tutaj przyjechali, wiadomo, w celach zarobkowych, mają swoje ambicje, swoje cele, priorytety. Kochani, nie poddawajcie się. Jeżeli jedna agencja was wyślizga, poszukajcie sobie drugiej, kolejnej, poczytajcie opinie na internetach, bo ludzie naprawdę mówią wam to, co myślą i nie dajcie się. Walczcie o swoje, czytajcie uważnie salarisy, jeżeli coś nie tak, dzwońcie, walczcie o swoje, bo to są wasze ciężko zarobione pieniądze. I nie dajcie się oszukiwać polskim agencjom, bo naprawdę oni zbijają na was kokosy, a wy dostajecie ochłap. Walczcie i bądźcie dzielni. Tyle ode mnie, pozdrawiam i mam nadzieję, że zobaczymy się wkrótce. Cześć. Trzymajcie się gorąco i do usłyszenia.